zasłużyliście sobie, drodzy druhowie, swoją ciężką pracą. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie z początkiem roku, daje możliwość ubiegania się o świadczenie ratownicze, czyli dodatek do emerytury w wysokości 200 zł. 20 druhów z terenu powiatu tureckiego decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymało podczas uroczystości zorganizowanej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Na co dzień ramię w ramię strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego powiatu. Dzisiaj mieliśmy tą możliwość uhonorować, podziękować tym wszystkim, którzy przez lata budowali ten system ochrony przeciwpożarowej. Taki doskonały moment, żeby podziękować, pogratulować wytrwałości, zaangażowania, ale i również to doskonały przykład dla młodych strażaków, że warto angażować się, warto być przykładem dla nowych pokoleń. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy należy do jednych z najlepiej zorganizowanych w Europie. To, że dziś jest na tak wysokim poziomie rozwoju, zawdzięczamy także druhom, którzy otrzymali świadczenie. Oni bowiem zaczynali budować przed laty system ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Dzisiejszy stan bezpieczeństwa, czy też poziom ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju, to jest też zapewne efekt osób, zaangażowania osób, które kilkadziesiąt lat temu już zaczęły budować i były elementem tego systemu. Była ciężka praca wtedy, poziom rozwoju technologicznego, technicznego, sprzętu strażackiego, środków ochrony indywidualnych był na takim etapie, że dzisiaj żaden z nas, strażaków, nie chciałby do tego czasu się cofnąć, żeby na tym, w tych środkach ochrony indywidualnej działać. Natomiast ci ludzie, którym dzisiaj rozdawaliśmy świadczenia, którym były przekazane decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych, ci ludzie jednak znajdowali czas, prywatny czas po to, żeby właśnie poświęcić swój czas, siebie, swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoją siłę, swój czas dla innego człowieka, który w sąsiedztwie potrzebował pomocy. Wśród druhów, którzy otrzymali świadczenie ratownicze, jest Józef Błażejewski z Turku, który służył w Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy turkowskim PKS-ie. Był w niej naczelnikiem, a także konserwatorem. Braliśmy czynny udział w zawodach sportowych, przy zakładowych były organizowane takie zakłady jak mleczarnia, PKS, jeden, drugi był PKS osobowy, towarowy był, mleczarnia, kopalnia, elektrownie, to były takie jednostki, które służyli w tym zakładach. Mleczarni też były te zawody. No, współpraca była z Komendą Powiatową, Straży Pożarnym, bardzo dobra, układała się, ćwiczenia się odbywały na zewnątrz, pokazowe takie ćwiczenia, które były w obronie zakładu. 200 zł dodatku do emerytury mogą otrzymać druhowie OSP, którzy co najmniej przez 25 lat w przypadku mężczyzn lub 20 lat w przypadku kobiet brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Również trzeba osiągnąć odpowiedni wiek, czyli to jest 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jeżeli mamy te dwa spełnione warunki, należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego. I tutaj do tego wniosku potrzebne są między innymi trzech świadków, czyli trzy oświadczenia świadków, że ta osoba, dana osoba była członkiem ochotniczych straży pożarnych i jeździła do akcji ratowniczo-gaśniczych. Wystarczy, że jedna akcja ratowniczo-gaśnicza w roku miała miejsce i to zalicza jakby rok składkowy, który później wliczany jest właśnie do stażu ratowniczego. I tutaj statystyki Państwowej Straży Pożarnej pozwalają na wyfiltrowanie wszystkich interwencji również dla druhów ochotniczych straży pożarnych od roku 2011, a wcześniejsze lata właśnie muszą być jakby załatwiane oświadczeniem właśnie świadków, którzy ponoszą odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań i to jest ta największa odpowiedzialność, którą ponoszą, to są świadkowie. Świadkowie nie mogą być najbliższą rodziną osób ubiegających się o świadczenie ratownicze, czyli nie mogą być, czy to nie może być mąż, żona, no nie może, mogą być dzieci, czy powinowaci drugiego stopnia. To też muszą być osoby, które nie są karane wyrokiem sądowym. Z terenu powiatu tureckiego wnioski o dodatek emerytalny złożyło już ponad 600 druhów.